A teraz, szanowni państwo, po raz kolejny zmieniamy temat, bo tak to już w Warszawskim Dniu jest, że co chwilę i diametralnie zmieniamy dynamicznie te tematy. I teraz porozmawiamy o nadciśnieniu, które dotyka prawie 12 milionów osób i to w samej Polsce. O przyczynach, skutkach i leczeniu. Porozmawiamy z panem profesorem Aleksandrem Prejbiszem z Narodowego Instytutu Kardiologii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No właśnie, 12 milionów ludzi. Liczba dość zawrotna. Jak to się dzieje, że coraz więcej osób, a przede wszystkim młodych osób, cierpi na nadciśnienie. I skąd to się bierze? Czy ze stresu, czy ze stylu życia, jaki prowadzimy, czy też z tego, co jemy? Ze wszystkiego. Ze wszystkiego naraz. Ze wszystkiego naraz. Przede wszystkim każdy z nas rodzi się z jakimś genetycznie uwarunkowanym poziomem ciśnienia. U jednych jest to trochę niżej, u drugich jest trochę wyżej, tak? I dalej pracujemy. Po pierwsze, ciśnienie rośnie z wiekiem. W związku z tym, to, że mieliśmy wczoraj 110 na 70, nie znaczy, że za miesiąc nie będziemy mieli 120 na 80, a za dwa lata 140 na 90. Bo również to, w jaki sposób żyjemy, to, co pan redaktor, wszystkie te elementy wymienił, ja jeszcze mogę dodać kilka równie ważnych wpływa na to, jak ciśnienie rośnie wraz z wiekiem. Czyli Dlatego my przede wszystkim zalecamy, żeby każda dorosła osoba mierzyła ciśnienie co najmniej raz w roku. Nie musi być u lekarza, może być u cioci na imieninach, u babci przy okazji wizyty, ale zmierzmy sobie ciśnienie tętnicze. Bardzo często jest tak, że nagle stwierdzamy, że jest podwyższone i pytamy, jakie było wcześniej. Tak? Chcemy się dowiedzieć. A pacjent nie wie. A pacjent nie wie, bo ostatni raz mierzył sobie 6 lat temu, tak? A to jest prosty pomiar, raz w roku wystarczy, że go wykonamy. Dobra, to przejdźmy do cyfry, a nawet liczby, czyli do tego, jakie wartości powinny nas zaniepokoić. One pewnie zależeć będą od wieku, ale gdybyśmy mogli tej, przyjrzeć się tej grupie ludzi młodych i ludzie, ludzi starszych, oraz oczywiście kobietom i mężczyznom. Znaczy tu nie ma podziału na kobiety hmm? i mężczyzn. Te same wartości nas obowiązują. Jeżeli jest to pomiar w domu, to oczywiście troszeczkę niższe wartości niż w gabinecie już nas powinny niepokoić. No bo w gabinecie mamy stałą liczbę. 140 na 90 to jest naciśnienie tętnicze. Ale w domu wartości są trochę niższe niż u lekarza. Tak? Prawidłowe. No bo nie ma tego stresu, wizyty w gabinecie lekarskim. Jest to również szereg pomiarów. W związku z tym w domu. To 130 na 80 jest już taką wartością, że jeżeli są wartości trochę wyższe niż 130 na 80, to już powinno nas skłonić, że powinniśmy pójść do lekarza, częściej mierzyć ciśnienie tętnicze, żeby rzeczywiście zweryfikować, czy nie mamy już zaczynającego się problemu, bo to już jest nie tyle żółte światło, ale czerwone światło, że powinniśmy wszystko zmienić w życiu. Panie profesorze, jakie konsekwencje może być z tego, że faktycznie zbagatelizujemy to i nie będziemy sprawdzać sobie ciśnienia, a faktycznie mamy skłonności ku temu, żeby ono po prostu było coraz wyższe? Konsekwencja jest prosta. Będziemy żyć krócej. Nieleczone nadciśnienie tętnicze skraca życie o 5 lat. Tylko naciśnienie tętnicze. A więc rzeczywiście to jest gra warta świeczki. Oczywiście w wieku 20-30 lat, trudno jest patrzeć z perspektywy, ja że będę żyć jest. 75, a nie 80 lat, tak? To jest bardzo odległa perspektywa, a z drugiej strony też jest bardzo trudne leczenie naciśnienia tętniczego, bo pacjent oczywiście widzi, że obniża mu się ciśnienie tętnicze, ale nie widzi tego odległego skutku, czyli udaru mózgu, zawału serca, bo jeżeli będzie skutecznie leczony, to nie będzie mieć ani udaru mózgu, ani zawału serca. W związku z tym nie zobaczy efektu leczenia. To jest bardzo trudne leczyć na ciśnienie tętnicze, bo w innych chorobach, np. pacjenta boli, ma dolegliwości. A tu nie tylko nie ma dolegliwości, a jeszcze dodatkowo. I efektem leczenia jest to, że nie dostanie czegoś, czyli nie wystąpi zawał serca, udar mózgu. To jest bardzo trudno przekonać do leczenia naciśnienia tętniczego. No dobrze, to z, sprawdźmy y, y, od drugiej strony. Czyli co robić, żeby nie musieć się leczyć? Y, czy, czy, zakładam, że są takie sposoby, część już z nich wymienił Krystian, o części pan y, doktor wspominał. Y, y, które, t, 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 taki, taki system y, zaleceń, który pozwoli nam jednak utrzymać to y, nasze ciśnienie w ryzach. Czy? Powiem od razu tak, każdy musi dbać o swoje ciśnienie, mhm. bo my wiemy, że nawet jak ktoś ma 110, ciśnienie skurczowe to górne, ma mniejsze ryzyko zawału serca niż ten, kto ma 120. To nie jest już wskazanie że do, w ogóle nie do leczenia, ale czym wyżej, tym gorzej, mhm. tak? Od najniższych wartości. W związku z tym każdy musi dbać. Aktywność fizyczna to jest jedno. Ja bym powiedział, że przede wszystkim prawidłowa masa ciała. Musimy dbać o naszą masę ciała. Każde 10 kg więcej to jest 10 mm więcej. To jest bardzo prosta zasada. Trzeci element, o którym często zapominamy, to jest zdrowy sen. Jeżeli ktoś nie śpi 7 godzin dziennie, albo ten sen jest słabej jakości, no to ma wyższe ryzyko rozwoju naciśnienia tętniczego, zawału serca, udaru mózgu przedwczesnego zgonu. Trzeci element. Oczywiście niepalenie tytoniu, no i nie ograniczenie spożycia alkoholu. To też jest ważny element. Osoby, które spożywają szczególnie duże ilości alkoholu, mają wyższe ciśnienie tętnicze. Oczywiście alkohol często jest związany z tym, że jest relaksujący, prawda? No i rzeczywiście kilka godzin po wypiciu alkoholu ciśnienie trochę opada, ale 8-12 godzin po spożyciu alkoholu ono rośnie wyżej. Niż było, niż było przed wypiciem alkoholu. I to jest bardzo niebezpieczne, bo bardzo często pijemy alkohol wieczorem, a ciśnienie rośnie rano. A rano zdarzają się zawały serca, udaru mózgu. Jeżeli jest wyższe ciśnienie, to ciśnienie jest wyższe, są wyższe siły ścinające, blaszka miażdżycowa, a każdy z nas nią ma. Pewnie łatwiej pęknie i dostaniemy zawału serca udaru mózgu. Panie profesorze, czy stresujący nerwowy tryb życia, który prowadzi bardzo niestety wiele, wielu Polaków, faktycznie ma duży wpływ na nasze nadciśnienie? I jak sobie faktycznie radzić w takich stresujących sytuacjach, gdzie faktycznie no, nie mamy często możliwości zmierzenia sobie tego ciśnienia albo po prostu przyjęcia leków obniżających? Znaczy, stres przede wszystkim długotrwały może być przyczyną e, zwyżek ciśnienia tętniczego. E, poza tym, proszę też pamiętać, że my mamy pewien potencjał reakcji stresowej. Ona po kilku latach, zwłaszcza e, różnych przeżyć życiowych, trochę to się kumuluje jesteśmy jak taka gąbka. Cały ten stres w nas się kumuluje i w pewnym momencie jest jego za dużo. I nasz organizm przestaje sobie radzić ze stresem, i w tym momencie uruchamiają się systemy obronne, które uruchamiają się. Negatywnie dla organizmu. Zwiększa... Między innymi wysokie ciśnienie. Wysokie ciśnienie, zwiększa się częstotliwość rytmu serca. Te wszystkie elementy są konsekwencją przewlekłego stresu. Oczywiście u niektórych będzie to pełnoobjawowa depresja, u innych zaburzenia lękowe, ale u większości osób gdzieś to jest pośrodku. One źle śpią, co przekłada się na zwiększenie masy ciała, wzrost ciśnienia tętniczego. Te wszystkie elementy. Czasami po prostu potrzebna jest pomoc farmakologiczna, pomoc psychologiczna, bo my przed tym nie uciekniemy. Nie zamkniemy się w zakonie i nie będziemy żyć 20 lat na odludziu albo nie pojedziemy do Amazonii, bo są plemienia w Amazonii, które żyją bez kontaktu z cywilizacją i nie mają naciśnienia tętniczego. To jest jakieś wyjście, to jest jakiś trop. Żeby wyjechać do dżungli. Panie proszę, jest jeszcze taka sytuacja związana z tym młodym pokoleniem Polaków, ale nie tylko Polaków, po prostu nastolatki. Ze względu na prowadzony tryb życia, ale też na ten zestaw... Pokarmów, napojów, na przykład energetyków, które są teraz dostępne, sukces, skutecznie sobie niszczą swoje serce i swoje zdrowie. Już od najmłodszych lat. Kiedyś tego nie było, bo też dostępność do takich towarów jak fast food była ograniczona. Czy rzeczywiście Państwo widzą wzrost zachorowań na serce, wzrost naściśnienia, a może nawet zawałów serca u tej grupy wiekowej niższej niż dotychczas? Czy na pewno widzimy, że w młodszych grupach wiekowych częściej stosowane są te leki właśnie związane, takie hamujące również ten wpływ stresu, tak? zmniejszające mhm. częstość rytmu serca, czyli gdzieś na Pewno jest ta przyczyna. Zresztą w ogóle naciśnienie tętnicze najczęściej się właśnie zaczyna ten wzrost ciśnienia od tych stresujących sytuacji i ono w pewnym momencie się utrwala. Najpierw to są zwyżki ciśnienia tętniczego, a potem to ciśnienie ustala się stale na wysokim poziomie, tak? Więc na pewno to jest. Oczywiście dieta to powiedzieć fatalna to jest mało, ale z drugiej strony też widzimy pozytywne elementy. Coraz więcej osób przechodzi na przykład na dietę pozbawioną mięsa, tak? która wiadomo, że korzystnie wpływa na nasz organizm. Więc oczywiście tak, powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na te niekorzystne elementy. Pani redaktor wspomniała o napojach słodzonych. W tej tak. chwili mamy olbrzymią ilość dowodów, że to jest szkodliwe w długoterminowej perspektywie. Tylko myślę, że to jest to, co Pani redaktor też powiedziała, zawał serca, on nie będzie następnego dnia, on będzie za mhm. kilka lat, tak? Oczywiście pewnie będzie u niektórych szybciej, zwłaszcza jak nie będą dbać o masę ciała, nie będą dbać o wszystkie te czynniki, tak bo to nie jest tak, że my tylko naciśnienie tętnicze weźmiemy. Musimy jeszcze sprawdzić cholesterol, musimy mhm. sprawdzić poziom cukru. I to się układa, Amerykanie, na to mówią zdrowa ósemka życia, czyli zdrowych osiem elementów. I musimy mieć ich najniższe poziomy wszystkiego, zdrowo żyć. Tych pięć elementów stylu życia, żeby mieć optymalne ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Ale to się nie udaje nigdzie. Szacuje się, że 5% populacji może ma optymalny poziom wszystkiego. Oczywiście nie powinniśmy powiedzieć, że skoro to jest niemożliwe, Mam to rozumieć, nie że powinniśmy dążyć. Nadciśnienie? Każdy z nas zachoruje na nadciśnienie. A kiedy pan redaktor ostatnio mierzył sobie ciśnienie? O, i tu mnie pan zaskoczył. Powiem szczerze, że i przyznaję się bez bicia, że nie, nie mierzyłem sobie, a powinienem już. Dzisiaj, proszę zmierzyć. Dzisiaj to zrobię. Dobrze. Jeszcze <grym> tylko pytanie na koniec podsumowujące tę rozmowę. A co z osobami, które mają cały czas niższe ciśnienie niż normalne? A, ja mówię, że są szczęśliwe. <grym> Bo oczywiście kiedyś rozwinął naciśnienie tętnicze. To tak nie jest, bo w wieku 60, 70 lat, dzisiaj nie mówimy akurat o tej grupie, na przykład w wieku 70 lat 8 na 10 kobiet ma naciśnienie tętnicze, więc to nie jest tak, że do końca życia musimy po prostu, trzeba dbać o te niskie ciśnienie, czyli dbać o masę ciała, dobrze się odżywiać, aktywność fizyczna, zdrowy sen, nie palić tytoniu i cała nasza, ograniczyć spożycie alkoholu, cała nasza litania. Ale to jest tylko 5 rzeczy. I. Będziemy żyć 100 lat i więcej. Najlepiej zacząć już teraz od długiego czerwcowego weekendu. Dokładnie. Dlatego ta dzisiejsza rozmowa i to spotkanie będzie dla mnie, jak i mam nadzieję, że również dla Państwa, dobrym imperatywem, aby zmierzyć sobie ciśnienie. Wspominaliśmy o zdrowym stylu życia.